moich sąsiadek i sąsiadek, o ludziach, którzy tu mieszkali od 1953 roku, kiedy pierwsi mieszkańcy się tutaj wprowadzili, no do dzisiaj. I najmłodsze staże mieszkanki, studentki, które od niecałego miesiąca wynajmują tutaj mieszkanie, również przyniosły przedmioty, które znalazły na swojej swoim mieszkaniu, do którego się wprowadziły. No a najstarsze przedmioty, tak jak już powiedziałam, mamy z 1953 roku. Od jednych z pierwszych mieszkańców, od Barbary Jerzewskiej, która wraz z mężem Zygmuntem wymyśliła nazwę ulicy Kubusia Kochanka. I napisała wraz z dziećmi sąsiadów list do Ekspresu Wieczornego z taką propozycją. Dziennikarze to podchwycili po kilku miesiącach tabliczki z wizerunkiem Kubusia Puchatka i Prosiaczka i nazwą ulicy pojawiły się w tym miejscu. A całe osiedle, które na początku nazywało się Nowy Świat Zachód, jako tyły Nowego Światu, otrzymało nieoficjalnie nazwę ulicy Kubusia Puchatka.